Witam bardzo serdecznie pana posła Sławomira Zawiślaka, pana senatora Jerzego Chruścikowskiego, pana prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka, pana burmistrza Tomaszowa Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego oraz przewodniczącego pełnomocnika PiS w powiecie biłgorajskim i mieście Biłgoraj, pana Piotra Olszówkę. Pozwolicie państwo, że teraz oddam głos panu posłowi Sławomirowi Zawiślakowi. Dzień dobry. Jeżeli można, to ja na siedząco. Chciałbym serdecznie podziękować za przybycie państwa na dzisiejszą konferencję, której tematem jest przedstawienie państwu mediom elementów kampanii wyborczej Andrzeja Dudy na terenie naszego regionu. Konferencja będzie niejako podzielona na dwie części. Pierwsza część to informacja o już sformalizowanym powołaniu honorowego Komitetu Poparcia Andrzeja Dudy na terenie okręgu numer 7, a później powiemy jeszcze kilka dodatkowych spraw organizacyjnych związanych z naszą działalnością w kierunku aktywnego uczestnictwa w wyborach naszego środowiska, chociażby poprzez członkostwo w komisjach wyborczych. Także szanowni państwo, jak wiecie, druga tura wyborów jest pewna. W naszym środowisku jest bardzo wiele osób, które twierdzi, że niekoniecznie musi być druga tura, może być pierwsza rozstrzygnięta na naszą korzyść. Natomiast ostatnio media podają bardzo dużo sondaży, które pokazują, że przewaga sondażowa robiona przez różne sondażownie, do których trzeba podchodzić tych sondaży bardzo ostrożnie, obecnego prezydenta bardzo maleje, a wiemy bardzo zdecydowanie, że na terenie województwa lubelskiego wygrywa nasz kandydat Andrzej Duda. Niewykluczone, że tak samo jest na wszystkich innych województwach. Przypomnę, że mamy wielkie poparcie społeczne. Zebraliśmy na naszym terenie ponad 40 tysięcy podpisów, z tego 33 tysiące zostało zawiezione z terenu 6 powiatów i przekazane w momencie rejestracji. Jest kwestia działalności społecznej. Jak państwo wiecie, w Zamościu na przykład od dłuższego czasu na Facebooku funkcjonuje społeczny komitet poparcia kandydatury Andrzeja Dudy na Urząd Prezydenta RP. Natomiast z inicjatywy wszystkich tutaj środowisk, które uczestniczą w tej kampanii popierające naszego kandydata, a obserwowaliśmy jej dobre efekty, chociażby na czas przyjazdu tutaj naszego kandydata na Zamojszczyznę, który odwiedził Zamość, Tomaszów, Hrubieszów, Krasnystaw, Chełm. Kampania była dynamiczna, przede wszystkim dlatego, że bardzo wielkie rzesze mieszkańców przyszło na te spotkania i chciało rozmawiać z naszym kandydatem i popierać go. W związku z tym powstała inicjatywa wspólna, stwierdzona w Regionalnym Sztabie Wyborczym, powołania takiego regionalnego, honorowego Komitetu Poparcia kandydatury Andrzeja Dudy na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I w tym komitecie lista zostanie mediom przedstawiona. Na ten moment jest prawie 100 nazwisk osób, które reprezentują tak środowiska polityczne, poczynając od posłów, poprzez radnych. W tych oczywiście prawie 100 nazwiskach nie ma wszystkich radnych Prawa i Sprawiedliwości z terenu okręgu, bo gdybyśmy wpisali wszystkich, to ta lista by zawierała kilkaset nazwisk. Są przedstawiciele samorządów, tutaj też obecni pan prezydent Andrzej Wnuk, prezydent miasta Zamościa, pan burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, wielu wójtów, w zasadzie reprezentanci wszystkich powiatów z naszego terenu. Są przedstawiciele liczni organizacji pozarządowych, są weterani, no, ludzie, którzy aktywnie pracują dla ojczyzny, także przedsiębiorcy, ludzie wolnych zawodów. I tutaj chciałbym powiedzieć, no trudno by było mi te wszystkie osoby wymienić, ale rzeczywiście środowisko jest bardzo mocno reprezentatywne. Postaraliśmy się dla mediów, dla państwa informacji podać te wszystkie nazwiska i w formule elektronicznej przekażemy. Uważam, że akurat pan dr Duda jest osobą młodą, prężną, dynamiczną, która realizuje nie tylko wartości Prawa i Sprawiedliwości, ale też wartości młodej, nowoczesnej Polski. Takim wartościom powinniśmy wszyscy przyklasnąć. Jeśli chodzi o kampanię wyborczą, o przebieg tego wszystkiego w naszym regionie, szanowni państwo, dzisiaj się okazało, że za kandydatem
Platformy Obywatelskiej będą kwestować, chodzić po domach przedstawiciele rządu, ministrowie, posłowie. Za naszym kandydatem na szczęście będą chodzić zwykli ludzie, którzy mają do powiedzenia pewnie więcej niż nie jeden przedstawiciel establishmentu. Mam nadzieję, że my jako samorządowcy też będziemy mogli swoimi osobami zapewnić, że ta kandydatura jest warta poparcia, warta uznania. I te sondaże, o których mówił pan poseł Zawiślak, dotyczące zwycięstwa Andrzeja Dudy na naszym terenie, pokazują tylko jedno, że nasz region chce zmian i tak jak w Zamościu ukuto hasło, że Andrzej Duda po raz drugi się uda, tak samo mam nadzieję, że i w Tomaszowie Lubelskim i w innych miejscowościach naszego regionu dojdzie do takiej sytuacji, że Andrzej Duda wygra w pierwszej turze z panem Bronisławem Komorowskim. Mam nadzieję, że tak jak poseł Zawiślak w przypadku wyborów samorządowych dobrze przewidywał te wyniki, tak samo i tutaj się nie pomyli. I jeśli nie pierwsza tura, to druga tura będzie zwycięska dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, co mogę dodać do tego? Oczywiście Andrzej Duda gwarantuje, że zmiany, których oczekujemy w Polsce, będą realizowane w dobrym kierunku. Również takich zmian potrzebują samorządy. Potrzebujemy prezydenta Rzeczpospolitej, który będzie dbał o interesy wszystkich grup, a nie tylko zabiegał o poparcie dla rządu. I stąd zdecydowanie środowisko samorządowe chciałoby tej zmiany i popieramy kandydaturę Andrzeja Dudy, będąc przekonanymi, że to dobrze będzie wpływało na przyszłość kraju i też na to, co robią samorządy. Więc apelujemy do wszystkich, aby tak jak zaufały nam w wyborach samorządowych, również zaufały teraz, 10 maja, gdy będą wszyscy mieszkańcy naszego regionu podejmowali decyzje dotyczące wyborów prezydenckich. W Tomaszowie udało się wygrać wybory w pierwszej turze, w Zamościu w drugiej, ale to wszystko prowadzi do dobrych, pozytywnych zmian. Dokładnie. Dziękuję serdecznie. Oczywiście formuła Komitetu Honorowego jest otwarta. Swoje kandydatury można zgłaszać tak u parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, u pełnomocników powiatowych, czyli pani poseł Beaty Mazurek, pana Andrzeja Odyńca, jeżeli chodzi o Włodawę, pana Grzegorza Lipy, jeżeli chodzi o Krasnystaw, pana Piotra Olszówki, tutaj, który jest obecny, jeżeli chodzi o Biłgoraj, pana Krzysztofa Gałaszkiewicza, Zamość i nieobecnego dzisiaj Radosława Maksymowicza, który reprezentuje powiat chrubieszowski, oczywiście pana burmistrza Wojciecha Żukowskiego, jeżeli chodzi o Tomaszów Lubelski. Czekamy na to wsparcie, na pewno państwa nazwiska, ten dynamizm społeczny absolutnie wesprą i po prostu wygramy. Nasz kandydat zapowiedział, że będzie w tej debacie uczestniczył i słowa na pewno dotrzyma. Jest zainteresowany tym, żeby przed głosowaniem obywatele mogli zadać wszystkim kandydatom pytania po to, żeby sobie ostatecznie wyrobić zdanie. Dziwi strasznie postawa obecnego pana prezydenta, który woli otwierać niebudowane autostrady czy inne elementy kampanijne prowadzić. Taka debata wydaje by się wzbogaciła tą pierwszą turę i dała tej dużej części społeczeństwa, która nie chodzi na wybory, dodatkowy asumpt do podjęcia decyzji, żeby pójść zagłosować. Także apelujemy do pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, żeby i w tej turze, w debacie z naszym kandydatem, także z naszym kandydatem uczestniczył. Mnie akurat to, że pan prezydent Komorowski nie będzie brał udziału w debacie, zupełnie nie dziwi, bo cóż mógłby powiedzieć innym debatującym, to, że podwyższył podatki, czy też zostawił na niezmienionej stopie kwotę wolną od podatku, to oznacza tak naprawdę zwiększenie podatków i to zwłaszcza dla najuboższych, gdzie ta stopa wolna od podatku, kwota wolna jest najważniejszym czynnikiem decydującym o wielkości zobowiązań podatkowych. Dlatego akurat jakby takie kunktatorskie podejście pana prezydenta Komorowskiego, przy całym szacunku oczywiście dla jego stanowiska, powoduje, że mamy jasność, że ta debata mogłaby być wygrana tylko i wyłącznie przez naszego kandydata. Jeżeli chodzi o obsadę, jest ona stuprocentowa, gdyż zgłaszają się do nas mężowie zaufania, którzy po prostu chcą tych wyborów dopilnować. Również w innych powiatach takie nasze wewnętrzne szkolenia będą się odbywały.
Chcemy po prostu doprowadzić do tego, żeby te wybory były naprawdę uczciwe. Pracę naszych członków w komisjach wyborczych nie przeciwko swoim wspaniałym kolegom i koleżankom, którzy będą reprezentowali inne komitety, tylko my chcemy poprzez funkcjonowanie tego Centralnego Biura Ochrony Wyborów przede wszystkim zdobyć wszelkie dokumenty, czyli protokoły z wszystkich komisji wyborczych po to, żeby niezależnie później obliczyć głosy, które zostały oddane na poszczególnych kandydatów. W kontekście tych ocen, tej kampanii, która się odbywała, było też wiele sygnałów, że te głosy gdzieś się zniekształcają po drodze. W związku z tym to jest jeden aspekt naszego funkcjonowania w tym zakresie. Drugi to jest oczywiście, mamy w komisjach wyborczych osoby od lat funkcjonujące w nurcie społeczeństwa obywatelskiego, zorientowane w tej swojej działalności, także technicznej na czas wyborów, ale nigdy takich spotkań dość. Przepisy się zmieniają, wychodzą dodatkowe dokumenty, tak jak ostatnio Państwowa Komisja Wyborcza wydała, myślę, także i w odpowiedzi na moje pismo, które skierowałem do pana Wojciecha Hamerlińskiego, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, dodatkowe wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych. Wobec tego chcemy tą wiedzę naszym członkom komisji wyborczych, ale także i mężom zaufania przekazać. Niekoniecznie ma być jeden mąż zaufania, może być kilku mężów zaufania w poszczególnych komisjach, oczywiście nie na raz. Mogą się po prostu zmieniać. To będzie wygodne z punktu widzenia także i fizycznego. W związku z tym zwracam się z tym apelem znów o zgłaszanie swoich kandydatur do pełnomocników wyborczych z terenu poszczególnych powiatów, dlatego że chcielibyśmy wystawić jak największą grupę też mężów zaufania, którzy by w tych komisjach uczestniczyli. I chciałbym też podziękować tym wszystkim środowiskom społecznym, które niejako dodatkowo mobilizują się na czas, że tak powiem, dopilnowania wyborów. I powtarzam jeszcze raz, ten Centralne Biuro Ochrony Wyborów Prawa i Sprawiedliwości nie powstało przeciwko niejako innym pracującym w komisjach wyborczych, bo to nie jest to. My chcemy mieć w każdej komisji ludzi, którzy protokoły z głosowania nam dostarczą, żebyśmy na podstawie tych protokołów obliczyli głosy. Jeżeli były minister rządu Platformy Obywatelskiej, obecnie prezes Najwyższej Izby Kontroli, podpisuje się pod raportem NIK-u, który poświadcza, że wybory samorządowe były przeprowadzone w sposób skandaliczny, bo tak można to nazwać, tam jest bardzo wiele zarzutów, no to jedni mogą powiedzieć, że w polskim państwie panuje bałagan, co jest też skrajnie nieodpowiedzialne w demokracji. W normalnych demokracjach jest to nieakceptowalne, żeby przy tak ważnym elemencie funkcjonowania państwa jak wolne wybory, żeby było bałagan. Najważniejszym, tak? Ale też jest bardzo wielka grupa osób, która twierdzi, że to wcale nie był bałagan, tylko to była celowa akcja. W związku z tym, czy to było to pierwsze, czy drugie, ja mam swój pogląd, niestety bliższy temu drugiemu, to my chcemy teraz, dzięki społecznej pracy naszych wspaniałych przyjaciół, środowisk, absolutnie w wielkiej masie ludzi, nie członków PiS-u, a merytorycznych, wspaniałych obywateli, chcemy te wybory po prostu przypilnować w sensie technicznym. I dlatego też każdy z naszych członków komisji wyborczych dostanie stosowne materiały, będzie wiedział, jak postępować na okoliczności jakichś niewyjaśnionych, trudnych sytuacji w pracy komisji. Będzie uruchomiony telefon, pod który można będzie zadzwonić i poradzić się. Oczywiście wiemy o tym, że mogą zgłaszać członkowie komisji tak do przewodniczącego, czy do organów ścigania jakieś sprawy, które są niewyjaśnione przez samą komisję, przez pana przewodniczącego każdej komisji wyborczej. A podkreślam jeszcze raz, nie pracujemy przeciwko członkom komisji wyborczych, tylko chcemy mieć w efekcie protokoły podpisane, wiarygodne protokoły z wszystkich komisji wyborczych. Ja tylko dopowiem, że istnieje takie sformułowanie, słowo jak prewencja. Ona nie jest skierowana przeciwko nikomu, ale po prostu ma zapobiegać i my po to to robimy. Skorzystać z demokracji, jaką mamy, czyli każdy z komitetów może zgłosić przecież swoich członków do komisji, żeby pracowali na rzecz, a każdy sprawdza, i żeby te uczciwe wybory były, jak i również mężowie zaufania, co sprawdziło się bardzo dobrze w 1989 roku, gdzie nasi ludzie uczestniczyli właśnie
jako mężowie zaufania pokazało się, że myśmy były świetne, liczone głosy przez, sprawdzane przez mężów zaufania. Dzisiaj też liczymy, że musimy to powtórzyć jako 89 rok. Uczciwe wybory. Wtedy nie były uczciwe wybory. Pamiętamy 89, ale społeczeństwo powiedziało, sprawdzamy. My też chcemy teraz sprawdzić.